Zwycięstwo republikanów przerwałoby wreszcie pasmo wewnętrznych i zewnętrznych wpadek prezydenta Bidena, który manipulowany jest przez skrajnie lewicowe, tak zwane progresywne skrzydło demokratów. Wskutek tego USA, które z racji swojej potęgi ekonomicznej i tak są ciągle głównym mocarstwem światowym, zatraciły jednak chwilowo swój wizerunek, co zachęciło już na przykład Putina do rozpętania wojny w Europie. Nieoczekiwanie rachuby Kremla na szybki sukces kompletnie wzięły w łeb, zaś przegrana może zapoczątkować rozpad Federacji Rosyjskiej. Podobnie jak miało to już miejsce z Sojuzem po tym, jak przegrał wojnę w Afganistanie. Z chwilą, gdy niewydolność ekonomiczna łączy się z klęską wojenną, rusza dynamika rozpadowa. Polska, która już teraz robi za państwo frontowe, stanie się wówczas głównym sojusznikiem Ameryki w Europie. Zaś Izrael zatrudni bezrobotną grupę Wagnera, najemników Putina, żeby hamować ekspansję irańską w Syrii.